Cześć. Witam Cześć serdecznie. widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy, jak codziennie 22, Wiesz, więcej jaki wam jest dzień? mówić nie trzeba. Środa. Jak to nagrywamy, Nie. to jeszcze akurat, Nie. że tak powiem, piątek. Nie, środa, dzisiaj jest dzień publikacji, środa. A jak się w ogóle złożyło idealnie w maju? Wszystkie dni tygodnia, od 1 do 5, są posortowane. Piątek jest 5 maja. Szósty dzień tygodnia i sobota. Siódmy dzień tygodnia, niedziela i 7 maja. Środa no jest trzeci się środek. Złożyło. Środek. A piątek nie jest 13. Kiedy jest najbliższy piątek 13? A co ci to obchodzi? No nie wiem. Aha. Co, film sobie można wtedy kanał obejrzeć. Kanał Śpimy jest kanałem, który publikuje codziennie materiały na kanale o 22:00. Możesz sobie oglądać do spania. Fajnie, robisz tak. A mi się chce spać, się odpalasz na szkalę. Zajebiście, stary. No. Chciałem powiedzieć również, że jeżeli czujesz się smutny, to nie bądź smutny. Dla nas jest bardzo ważne to, żebyś czuł się... Żebyś był wesoły. Dobrze. Ze sobą. I żeby fajnie było. Jutro ma Franciszek, Ignacy i Miranda imieniny. Również Filip Mirinda. I Miranda. I jest Mirinda. Dzień bez śmiecenia, więc nie śmieć, kurwa. To muszę zniknąć. Arek wymyślił ze strony. Dobrze, dzisiaj ale jest, dał wolisz. Pomysł. Chłopie, babo, normalnie słuchajcie. Arek taki pomysł. Zrobiliśmy dał. To kiedyś i patrzyłem, że to dużo wyświetleń miało nawet, więc. Dobra, to zrób streama. Masz. To jest to stream. Dobra. Tak, to. Nie, co byś wolał? Nie same quizy, co byś wolał. Tamte. A tu też są fajne na przykład. A dasz to na większy screen, żeby ludzie mieli nasze kamerki. Mogę, to żeby na full F11 i powiększ. I jeszcze F11. A na F11 jakbym dał, to będzie tak. Aha, to nie dawaj. Dobrze jest czy nie? Bo nie, właśnie. No. Dobra, co drugi? Byś wolał? Skoczyć z spadochronu? Skoczyć w tej chwili ze spadochronu, czyli chodzić w tej chwili na bungee. Szczerze? Ja na bungee chyba łatwiej by było teraz. Nie. Bo ze spadochronu nie trzeba umieć czasem. Ja bym wolał ze spadochronu, już ci mówię dlaczego. Ale tak generalnie w życiu bym wolał ze spadochronu skoczyć nie, ja ci niż już powiem z dlaczego. Bungee. Ja ci już powiem dlaczego. No. Bo ze spadochronem na pewno skoczyłbym z kimś, a nie sam. No tak. Więc nie musiałbym ja więc masz asekurację skoku, i nie tylko bym siedział na dupie martwić. Mu i on by skoczył i powiedział ty kurwa wybilu. No tak. No, samemu nie możesz, bo musisz, wiesz, no. Mieć kursy zrobione, żeby móc ten. Poza tym fajniej by było, wolałbym na spadochronie, bo dłużej lecisz sobie i fajnie możesz sobie patrzeć itp. A tak na bungee to co, se skoczysz i tyle i co, nic nie ma. No. No, więcej osób nawet by wolało. Co byś wolał? Wziąć ślub z osobą starszą od ciebie o 40 lat bez możliwości rozwodu, czy wziąć ślub z osobą, której nienawidzisz po możliwości rozwodu po 30 latach? O, no osoba starsza ode mnie o 40 lat mogłaby być ten, spoko, przecież nie musi być ten. Co? No może by się no okazać tak, spoko. A tu byś a tu jest nienawidzisz. Z którą nienawidzisz. To no bez właśnie, sensu. To bez sensu. A mniej osób to wolało. Dziwne. Co byś wolał? Nigdy więcej nie jeść McDonalda? 3 razy dziennie chodzi do McDonalda's. Kurwa, nigdy szczerze? Nigdy więcej chyba, nie ma nigdy więcej, no. No pół prawie. Aha. No bo, kurwa. A ja dawno nie jadłem maka strasznie, tylko przy nagrywkach ostatnich, no, więc ja też tak szczerze robię. To już mi się bo przejadło. Bo ja staram się jeść jakoś. Dobrze pomiędzy nagrywkami. Ja nie staram się nawet, po prostu mi się nie chce. Co byś wolał? Ugryźć odchody słonia, czy ugryźć żywą tarantulę z pewnością, że może strzyknąć ci jad? No to odchody, no to nie, no to kurwa, wolałbym no, odchody. No. Wiadomo, że odchody. No kurwa, 90% osób tylko to chciało. No ale po co to robić w ogóle? To nie wiem, no bez sensu. Co byś wolał? Już nigdy nie mieć internetu, już nigdy nie spotkać się ze swoimi znajomymi. Tu jest problem. Bo... No właśnie. To wtedy przez lata też bym nie mógł z nikim gadać, bo... czy co? To jest problem, bo po pierwsze nie mam znajomych, a po drugie, no. Jak mam znajomych, to tylko przez internet, więc wszystko no się no właśnie, więc to zależy, czy byś mógł nie... Jakbym nie miał internetu, internet to bym gadać. Nie miał znajomych, a jakbym miał znajomych, to bym nie no miał to. Internetu, więc dziwne. Tylko 20%? The fuck? To za. Być co ślepy, wola? Czy być głuchy? Ślepy, być głuchy? Być głuchy chyba. Głuchy. No. Lepiej nie słyszyłbyś pierdolenia ludzi, zajebiście. Co byś wolał? Napisać do ukochanej osoby obraźliwy list bez możliwości tłumaczenia się, nigdy niczego nie powiedzieć, ani napisać do ukochanej nigdy osoby. Nigdy niczego nie napisać, kurwa. Pół na pół. Co byś wolał? Zebrać na inną planetę wszystkie leki i inne możliwości życia w razie potrzeby? Zabrać ze sobą rodziców na inną planetę. Nie chcieliby to po pierwsze. No, tak rozliwy. Więc zostaje to. Aha. Tylko... Zależy, czy by był telefon, jak można było zadzwonić. To. Co byś wolał? Zjeść zepsutą od miesiąca pomarańczę czy kanapkę? No pomarańcze, kurwa. Pomarańcze bym wolał. Te kanapki to tak...
Dzień świata na tego chciało. Co byś wolał? Aby koniec świata istniał, na przykład jutro będzie koniec świata, aby na końcu świata zostać ostatnią ratowaną osobą. Jak nie ostatnią wiem. Ratowaną? Przez kogo ratowaną? No właśnie. Mu ostatnią. No właśnie. No niech to osoba będzie. Co byś wolał? Smarować filtrem do opalania samych otyłych i obleśnych ludzi, czy wyłącznie ludzi po 80? Jeden chuj. Tak samo obrzydliwe no, tak. To by było. No właśnie. Poza tym to opalania, no to w takich miejscach. Poza tym ja słyszałem, że podobno... Ja słyszałem... Halo. No. Ja słyszałem, że podobno jak się pracuje w cieleśnie, w sensie z ludźmi, to nie zwraca się uwagi w ogóle na to i się podchodzi na to, do no tak. pracy. Że to no ciało tak. to jest po prostu dla ciebie, jakbyś kurwa pracował w mięsnym i sobie... Na stole. No. Na stole byś kurwa młotkiem uderzał. No nie wiem, obojętne. O. Nie nawet dowiemy się. Nikt nic nie wybrał. Nie, jest. 14% od 80 starszy. No to... Coś wolą. Nigdy nie posłuchać żadnej piosenki, nigdy nie obejrzeć żadnego filmu i serialu. Chyba serialu chyba... i filmu, bo muzyki częściej słucham. No niby tak, ale z drugiej strony... Ja muzykę stary codziennie odpalam na głośniku, na Google. No właśnie, tak, ja też częściej słucham muzyki niż oglądam film, ale wtedy byś nie mógł obejrzeć. Ale filmik na YouTubie bym mógł? No mógłbym, bo nie mam napisane. No co nie? Co byś wolał? Co byś wolał? Wziąć ślub, mieszkać w własnym domu i dobrze zarabiać. No, no kurwa, drugie. What the fuck, aż tyle? No idols, co byś wolał? Spotkać swojego idola w najbardziej żadnej decyzji. Nigdy go nie spotkać. No nigdy go nie spotkać, a po co? Co byś wolał? Aby twoi znajomi myśleli, że jesteś dziwakiem, aby twoi znajomi myśleli, że jesteś kaleką i użalali się na to. Ale obie te rzeczy są prawdziwe. No właśnie, więc... Tego zacznijmy. Nie wiem. Pół na pół. Co byś wolał? Mieszkać w Hollywood czy Londynie? Chyba Hollywood. W Hollywood bym wolał. No, jakby się dało. No pewnie. Aż dużo osób chciałoby w Londynie. Ja mieszkałem tam, w Londynie już tam, kiedyś. No właśnie, jest tam coś takiego ciekawego, jest, żebyś tam chciał fajne, mieszkać? Jest. Tak? Fajne, no. No nie byłem, więc nie wiem, ale... na święta Bożego Narodzenia tylko dawać prezenty, czy tylko dostawać? Ale co to za... Co za różnica? No nie wiem. Daj dostawać i chuj. No więcej osób chciało. Co byś wolał? Zostać zdradzonym, zdradzić? Zdradzić. Zdradzić. No tak szczerze wolałbym. Przecież nie, to nie jest tak, że no, zrobiłbym no, to, no, ale... Jeżeli już tak, no ale jak masz już wybór, no to tak. To wolałbym się to. Tak. No tak. Ja pierdolę, to jest proste pytanie. No właśnie. Cały dzień przebywać ze swoim crushem. Cały dzień spędzić, robiąc to, co kochasz, bez opłat i konsekwencji. Ja pierdolę. Kurwa, proste. Proste. To aż tak dużo osób. Co za ludzie to robili? Być księdzem zakonnicą czy bezrobotnym? Kurde. Jestem bezrobotny księdzem zakonnicą. Bezrobotnym, szukam pracy. Co byś wolał? Być taki sam jak inni? Całkiem inni niż wszyscy. Bo taki sam, żeby się nie wyróżniać. Po co się wyróżniać? Tak mi zawsze mówili. Mama. Nie, na odwrót właśnie. Wyjść nago na miasto na 30 sekund, wyjść do klatki z ptasznikami na 30 sekund. Nago. To i to bym chciał, ja bym to i to chciał, no i co? Ciężko się zdecydować. Ja bym chciał nago z ptasznikami na miasto, żeby taka szklana szyba była przezroczysta. Zobacz, sama na same quizy czy na odpadzie? Na same quizy. Co byś wolał? Mieć zagrożenie z gry pa, z przedmiotów z ostrymi konsekwencjami, aby je poprawiać przez litość nauczycieli, nie zdać. No zawsze wybierałem ten pierwszy. Ja to miałem. No ja to pierwszy. Miałem, więc... Ja to miałem. Dobrze. To stąd już mamy wszystko. Dobra, night shift. Ja teraz tutaj. Co wolisz? Brunetki, blondynki. Co wolisz? Brunetki. Ale poczekaj, nie decyduj tak szybko. No ale jest nadal, masz 52. No dobra. Ale musimy pogadać o tym też. No musimy, ale tu co tu gadać. Można się przefarbować ją. No można. Jak ci mogę powiedzieć. O, co to? Ej, komentarze są nawet. Co wolisz, kotlety mielone czy schabowe? Szczerze, schabowy jest łatwiej dobry zrobić. No ale z kurczaka. A kotlet mielony być. Musi być dobry, żeby był dobry. Wieprzowy więc... jest niedobry schabowy. Żadne, jestem wegetarianką. Dla niezdecydowanych. No ale każdego schabowego przecież można zmielić. No, jak coś do tego nie widać praktycznie w ogóle. Co na tym to co, ja tą stronkę też powiększam. O, zajebiście zrobiłeś. Losy kolejne. Losu.
T-Mobile czy Plus? No, mam plus. Playa, sorry. Plus. Dalej. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Szczerze? Boże Narodzenie. Wyjebane w tą Wielkanoc. No, co, się śniadanko zjesz i tyle. No, nic coś ciekawego. Piszą? Przypuszczam, że Wigilia została pomylona z Bożym Narodzeniem. Co? No, no w Wigilię się to obchodzi najwięcej, a później się siedzi i się je to, co zostało. Jeść zupę jeść bez łyżki, czy jeść obiad bez widelca? Obiad bez widelca, bo łatwiej. Możesz tylko naleśniki zjeść, bo... Ja często, jak miałem nieumyte rzeczy w zmywarce, to jadłem łyżką, bo łyżki zostawały i całkiem dobrze się jadło, więc... A, to chciałem bez źle widelca, zrobiłeś, no, ale... Ale wiadomo. Myślałem, że tam jest być optymistą, czy być rasistą. Myślałem, że tam jest... Realistą. No realistą, po co, to po co optymistą? No bo, ej, bo to jest tak, że jak ktoś sobie jest optymistą i sobie zakłada najlepsze scenariusze, to, to co? Trzeba się rozczarować możesz, że... możesz się rozczarować. Trzeba brać a tak to się ma. Nie rozczarujesz. No. Mieć rodzeństwo czy nie mieć? No mam i no mieć spoko. Albo nie mieć, już się zabywa. No nawet mniej osób by chciał. Ja mam spoko. Sylwetkę mieć Justina Biebera czy posturę Mariusza Podziadowskiego? No nie, no to najdziwszego człowieka to jest... na świecie. Co, to tak mało? No nie no, ani to, ani to, weź. Jeżeli wolisz spodnie, bez wybierz marchewki, sensu. Co? Czy spodnie zakład... nie wiem. Mogę napisać komentarz? Możesz napisać. Jak mi napisał komentarz. Mieszkać na parterze czy na ostatnim piętrze? Na ostatnim piętrze ostatni. Chyba. Tak mam też teraz, więc... No ja też tak mam teraz. Znowu schabowe mielone. No, wolę schabowe. Ej, nie. Są od nowa pytania. Ale żeś kurwa stara. Ale mało stronę. Jest na tej stronce. A tutaj własne. Nie, nie, jest więcej. O, zobaczcie jak powstał świat. Chcę zobaczyć jak skończy się ta jak cywilizacja. Powstał. No ale to se możesz zobaczyć, ale jak skończy się to nie wiesz. Więc ja bym to wolał. Bo nie wiesz jak się skończy, a wiadomo jak powstał. Plus minus. W sumie. Ale to by było ciekawsze w sumie. Nieźle, to fajnie wybrałeś, kurwa. Mieć szlaban na wszystko przez tydzień, mieć szlaban na internet przez dwa tygodnie. Szlaban na internet przez dwa tygodnie. Bo możesz sobie telefon mieć i sobie słuchać muzyki. Na przykład. Wakacje nad morzem czy w górach? Wakacje w górach? Morzem. Ja bym wybrał. Też bym nad morzem wolał ja, tak. Góry to mi się bardziej tak kojarzą, nie wakacje. Ty... Dobra, teraz skurałem, że możemy reakcję dawać. Prawa w górę, kurwa. Nie, faktycznie. Nad góry ja bym se tak wolał pojechać, ale nie w wakacje. W sensie, że w lato. Tak o. Stały związek czy luźne, krótkie związki? Stały związek dla mnie. Ale, jak ty wolisz, jak se wolisz, wiem. To se daj, ani co to, ani to, na razie. Co po chuj wybierasz. Ale tak ogólnie to stale może sobie być. No tak. Maślanka czy kefir? O kurwa, wiesz, że kiedyś... Ja se piłem maślankę ostatnio, kupowałem do ziemniaków. Szkole... Wiesz, jak to siada? Wiem. W mojej szkole była typiarka, która miała ksywę Maślanka, bo pierwszego dnia szkoły przyniosła Maślankę i ktoś nie wiedział, co się nazywa, więc mówili do niej Maślanka. Co? Fajnie, Maślana. A ja już nie pamiętam, co ja bardziej chyba lubię, kefir. Czy kefir. Czekaj, chyba Maślanka, kefir. Maślanka. Kefir, 50 na 50 jest równo. Maślanka wygląda tak, okej, okay, a kefir? Maślanka jest delikatniejsza taka bardziej bez smaku, a kefir... Ja wolę kefir, bardziej ja wolę kefir. Wodnisty ze smakiem jest. Ja wolę kefir. No, do ziemniaków jak to siada, z chłopie. No. Nie móc dotknąć bliskiej osoby, nie móc rozmawiać. Kurwa... Skąd mu wiedzieć? Nie wiem, co to za pytanie w ogóle? No właśnie czekaj, bo ja próbuję rozkminić, bo mi się wydaje, że obydwa się wykluczają. Albo możesz dotykać, ale nie możesz gadać. No to mogę nie dotknąć, no i co? No i zajebiście. No i fajnie. Lace czy Pringlesy? Nie no, Lace. Lubiłem Pringlesy, a mi się przejadły. I tak, no wiesz, no wiesz tą papkę. No rozumiem, rozumiem. Dobry komputer, najlepszy smartfon? Chyba komp. Komputer. No. Komp, no. Jezu, no. Ale stary, chciałem pogadać z tobą jednej rzeczy. No. Pamiętasz te czasy, jak się miało chujowego kompa? Ja pierdolę. W sensie. No. Ja wiem, że istnieje w chuj. Pamiętam. Mają chujowego kompa teraz. Nadal. No na pewno tak mają, nie? Chłopie. Dla mnie to jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie to, że ja mam tego kompa dobrego, że ja sobie kupiłem no. Tego, który sobie go trzymam. Już kurwa nie jest. Nie mają miejsca problemu taki jak
Kurwa, no nie wiem, ja miałem problem. Akurat z gierkami jakiegoś wielkiego problemu nie miałem. No wiadomo, że tych najnowszych nie mogłem sobie odpalić itp., ale bardziej miałem problemy z tym, że jak nagrywałem sobie coś, albo po prostu z jakichś programów korzystałem, to lagowały strasznie i się nie dało. No ja miałem nie na dało przykład robić nic. Jedyny na tym problem, jaki mam teraz z komputerem, to jest ilość pamięci. Mi brakuje pamięci cały czas. Cały czas coś kasuje. Ja nie wiem, jak to dyski się dzieje, ale mam na dysku C. No kurwa, ja wam mogę pokazać. Zawsze możesz sobie pokupować dyski, nie mogę wiem, czy w nieskończoność, czy nie? Możesz nie, ich nakupować, czy nie w nieskończoność, ale na dysku C sporo na pewno. Mam 250 GB dysku, nie? Całego C. Ja mam i mam wolnych 17 GB tylko. Ja mam teraz 97 giga wolne jeszcze. Ale mam w chuj surówek na tym dysku. Więc już mi się nie będzie mieścić, zaraz muszę pousuwać jakieś stare. Co wolisz dalej? Warcaby czy szachy? No, warcaby umiem grać, więc umiem, szachy nie umiem. Chciałem się nauczyć kiedyś, ale chciałeś kiedyś na śpimy się uczyć szachy grać. No, mieć amputowaną no, nogę, mieć amputowane wszystkie palce u rąk. Palce u rąk. Palce u rąk. No, palce u rąk. No. Zdecydowanie. Aha. Nogę. Serio? Ludzie, oni chyba nie wiedzą, o co chodzi. Chodzić by było ci, no właśnie. Pizza robiona w domu czy z pizzerii? No z pizzerii. Z pizzerii. A zawsze mama mówiła, że och, to nie to jest taka kupna, to taka domowa lepsza. To ciasto takie grube, ciasto pizzowe. No. Niemcy czy Rosjanie? Niemcy. No, to proste pytanie. Niemcy. Emocje czy zasady? Kierować się w życiu emocjami i żyć chwilą? Kierować się w życiu zasadami? Zasadami, kurwa. Proste zasady. A jakie są zasady? Nie ma żadnych teraz zasad. Pytanie. No to widzisz. Wiedzieć po trochu o wszystkim, wiedzieć o kilku konkretnych dziedzinach. Ja po trochu o wszystkim. Ja wiem wszystko po trochu, no. Więc przy tym zostanę. Po trochu po wszystkim byłoby fajnie. Być księciem lub księżniczką, czarodziejem lub czarodziejem bym chciał być. Co był księciem czy czarodziejem? No właśnie, nie po wiem co księciem, a czarodziejem jest te kule ognia mógł. No to byś, jakbyś trzeba był czarodziejem, to byś nawet wstawać nie musiał, byś sobie okno otworzył. Kule ognia byś mógł zrobić. No. Mecz z komentarzem czy bez komentarza? Z komentarzem. Ja oglądam meczy, kurwa, nawet. No ale nie wiem, na przykład jak Fame MMA oglądaliśmy na żywo, tam nie ma komentarza i się dziwnie oglądało. A ja miałem sobie szklankę przecież na piczko, nie przyniosłem szklankę. Ale zajebiście zrobiłem. No to z gwinta wal. No, dalej wal, co mówisz tam? Być psem czy kotem? Chyba psem jebanym. Kotem. Jestem psem jebanym. No dlatego mógłbyś się wybrać, znaczy wiecie, kredki ołówkowe czy kredki Bambino? A te Bambino to były te OP takie fajne zawsze, co tak się chciało je mieć. Takie wpisz, to były te. Da się to, ej! Czemu tego się nie da? Kredki Bambino. To były chyba te fajne takie. Nie wiem. Nie, to są pastelowe jakieś, to nie były te fajne. Co za kredki? No właśnie. Co to kurwa jest? To były te grube takie. Te grube. Nie, to były te fajne, no one były fajne. A co, a były takie kredki jeszcze magiczne, pamiętasz? Co zmieniały kolor? Że miały kilka kolorów, jak się zależy jakim kątem się pisało, to były też różne kolory. Też były takie, no. A, to magiczne, nie wiem. Ołówkowe? Nie, Bambino. Halloween czy Wszystkich Świętych? Halloween czy chciałem obchodzić świętych? Halloween, ale nigdy nie, nie. Szkoda było, bo rodzice kazali obchodzić Wszystkich Świętych, nie? A wiesz, że ja nie byłem na grobach na Wszystkich Świętych chyba z 10 lat już? Ja też. Bo nie jest z 10, rodzinę, z 10 nie. No ja też nie, ale z 10 to nie, tak z 5. No z 5 ja lat nie byłem. Z 10 nawet. No ale na Wielkanoc teraz jak byłem, to byłem ostatnio. Znowu plus ci T-Mobile, znowu ten, czekaj, trzeba. Już nie będzie restartować. Chyba. Nie, jest paluszki rybne, rybne, paluszki w rybne, paluszki rybne. Kotlety rybne w ogóle są dobre. Ale ja nie lubię ryby w ogóle. Być dobrym graczem, jest pośrednio wracisz no się. No kurwa, nie ma, od bambików nie będę mówić. Witam graczu. A pokaż komentarze, kurwa, co, oj cofnij. Oj, pokaż komentarze. Ok. A co ma piernik do wiatraka? No ale w sumie budowlańcy jedzą piernik, żeby mieć na siłę do budowy wiatraka. Ja pierdolę. Nie, ja zawsze to kojarzyłem tak, że są wiatraki. Znaczy piernik może być kształtowy. Ale to tylko Jula, Martyna, Mary napisały komentarze.
Co ma piernik do wiatraka? Tyle samo liter. Czekaj, nie. Py i 3, 7, 8. No i co? Weź się, napisz komentarz, siema. A, bo to jest końcówka. Ha, w tak siema. Aro. Opublikuj. Hej, co się... Nie ma komentarzy, szkoda. Już się zepsuły wszystkie. Woda gazowana czy nie gazowana? Nie gazowana, w moim przypadku. Nie gazowaną chyba wolę. Nienawidzę gazowanej wody, szczerze mówiąc. Ja lubię, ale rzadko piję. Tak na co dzień wolę nie gazowaną, bo się nie zagazujesz, a ja piję dużo wody, więc... Zupa powinna z makaronem czy z ryżem? Nie, z makaronem. Z ryżem. Ja wolę. Tak? Wolę z ryżem, no. Ale wiesz co? Ja dawno nie jadłem takiej prawdziwej zupy. Z ryżem. Ja dawno jadłem takiej prawdziwej zupy pomidorowej, bo ja zawsze gotuję sobie na Thermomixie krem i szukałem tego kremu. Chciałem taką prawdziwą zupę, muszę sobie zrobić sam chyba. A nie ma właśnie na Thermomixie przepisu na zwykłą, czy tylko na krem? Może jest, ale nie ogarnąłem jeszcze sobie. Pewnie jest. To na bulionie się chyba robi, nie? Nie wiem. Dobra, być psem czy kotem. Było kredki ołówkowe. Kurwa, kredki ołówkowe czy wszystkich świętych? Co kurwa? Trzeba odświeżać. No już nie ma. No nie, no może są. A to się zapętliło, dwa naraz. O! Brunetki czy blondynki? Co wolisz? Blondynki teraz, może będzie, będą inne pytania. No nie, o! Płacić kartą czy gotówką? Kartą wolę płacić. Łatwiej w chuj, stary. A jeszcze... No łatwiej, reszty nie musi wydawać w sklepie Polsce, pani. To jest pojebane, że w innych krajach w Polsce, się operuje gotówką, a w Polsce się operuje kartą. To jest zajebiste. No. Lubię. No to taki, właśnie nie wiem, czemu, że w Polsce się tylko ten. Ale w Europie tak generalnie? Co w Europie tak generalnie? Też gotówką płacą bardziej niż kartą? Nie ma w ogóle Blika, Blik jest tylko w Polsce, to po pierwsze. No jest, ale tam mają inne odpowiedniki Blika chyba. Nie wiem. No ale to fakt, że w Polsce jest więcej kartą niż... O, ale paczki nadane. W innych tych. Wczoraj zamawialiśmy jedzenie gotówką, na... kurwa, wolą płacić. Wczoraj najemy i mam w chuj powiadomień teraz z tego, z paczek. Będą kurierzy przyjeżdżać. A mi też przyszły? Nie, na paczkomat wszystko wziąłeś. Zawsze brałem na paczkomat? Mhm. No. Nadzieję. Wszystko chyba. Przeżyć dodatkowo 30 lat, mieć pewność, że pójdziesz do nieba. Życie. Nie, a po co żyć? Do nieba mogłeś mi pójść. Właśnie. Medalista, zdobyć medal mało znany olimpijski, przeciętnym polskim piłkarzem, który... No proste, że zarabia, po co ci kurwa aspiracja, no, sianko robić trzeba w życiu. No masz. 1997. Przed dobrą książkę, obejrzyj dobry film. Obejrzyj dobry film. Ja bym sobie książkę wolał. A propos oglądania dobrych filmów, tutaj możemy się zatrzymać i możesz opowiedzieć, co my sobie ostatnio robimy. Ale ty pewnie powiesz to w 3 sekundach. Oglądamy filmy, ale takie stare, nie wiem czy stare, bo oglądaliśmy tak, najpierw polskie filmy, jakichś komedii chujowych szukaliśmy i oglądaliśmy Pitbulla całą chyba serię, ale co się okazało, Galerianki. Że pierwsza i druga część była fajna, reszta była nudy i generalnie te wszystkie polskie filmy, co są na Netflixie, te nowe, to były nudy. No najpierw oglądaliśmy Galerianki, od Galerianki zaczęło, tak. Bo oglądaliśmy jeszcze wcześniej, parę miesięcy temu, Killera, Chłopaki nie płaczą. I chcemy takie najbardziej. Z tego typu powinniśmy. Chcemy takie najchujowsze polskie komedie, żebyście nam dali takie. Bo teraz oglądaliśmy, no. Na przykład jak jest od Wegi są te właśnie Pitbulle, to żebyście nam, jeżeli macie komentarze, to możecie napisać nam komentarze jakiś taki fajny film, jeżeli znacie. Taki najbardziej chamski, kurwa, pojebany film. Im głupszy humor, tym lepszy. No, bo teraz oglądaliśmy sobie z Ameryki też komedię American Pie i Project X. A Project X słaby, co? Nie, fajny. No taki se. Fajny, ale trochę inaczej go pamiętałem. Już nie pamiętałem nic, jak to oglądałem, ale... No. Ale no. Mieć rodzeństwo czy nie mieć, to już było też. Sylwetka Justina Biebera. Zobaczcie, jak powstał świat. Czemu to się tak baguje, że trzeba odświeżać i dopiero wtedy są nowe? Przegląd sportowy czy tygodnik piłka nożna? Co? Przegląd sportowy. To te pytania to zadaję. Skok ze spadochronem czy bungee? Oto to samo, co było tam. Tak. To ze spadochronem. A co napisali? Jasne, jasne, że skok ze spadochronem. Spadochron, P. A, spadam. Kto wpadł na ten pomysł, żeby masz takie pytanie i napisał komentarz, a spadam. Robiłam z koleżanką. Koleżanka wybrała bungee, a spadochron XP.
Kurwa, Windowsa ma? Ja jej nigdy nie używałem. XP. Ma Windowsa XP? XP. Głupia emotka. XP. Ej, czekaj, co to było? Co? Tylko jedna drodowska. Jak się skacze do Bungie? Nie. No, może nie wie. A, odpisał ktoś. Marix. Przywiązują do ciebie sznurek i zrzucają z wysokości. Sznurek przywiązany do czegoś, żeby nie było. Żeby nie było. Nie, kurwa, nie jest przywiązany. Jak się skacze do Bungie? Nagrodę na oba czy Oscara byś chciał dostać? Nobla. Po co Oscara? To trzeba film robić, grać na przykład, albo zmontować. Grać, brać. Bluza z kapturem czy sweter? Bluza z kapturem, kapturem. Mieć pewną zniżkę 20%, mieć 20% szans na zniżkę 100%. No, nie grasz, nie wygrasz, jak to mówią. Kto ja chcę nie mieć 20% szans na zniżkę 100%. Tic-tac czy Skittles? Skittles. A wiesz, że podobno... Skittlesy? Właśnie. Nie wierzę, że chcieliśmy to samo powiedzieć, kurwa. No, jeszcze tak bo ty samo. Mi to mówiłeś, bo ty mi nie, to mówiłeś. Nie wierzę, to jest pojebane, że my chcieliśmy powiedzieć to samo i jeszcze tak zbejtować chujowo sam. Ty chciałeś mnie, ja ciebie, że taką ciekawostkę zapierdolić. No, że Skittlesy jakieś rakotwórcze były, czy coś takiego. Ty mi to mówiłeś. A, to nie tak chciałem. Że była jakaś partia z... No co chciałeś powiedzieć? Znaczy to prawda, że Skittlesy były rakotwórcze i wycofali je, ale ja chciałem powiedzieć, że myślałem, że z tą stronę pójść z tym żartem, powiedzieć, a wiesz, że Skittlesy to są z wydojonej żyrafy? Tak się chodzi się do tej żyrafy. Nie, to są żygi po prostu w różnych wódkach. Głupio pytać, ale się upewnić? Nie pytać. No ja zawsze głupio pytam i się no zawsze upewniam. Mnie wkurwiają się na mnie. Jeśli tylko widelcem, czy nożem i widelcem? Widelcem. Nożem i delcem. Ja bym wolał tylko widelcem, zawsze jem tylko widelcem. Czy nie zawsze, ale w większości. Uczy się na pamięć. Pamięć ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem zawsze się. Kurwa. A ja się uczyłem ze zrozumieniem i akurat wystarczyło na dwójkę. No przynajmniej rozumiałem. A są losowe pytania. Co lepiej wypić? Nutella czy smalec? Co to jest, jak to kliknę? No to smalec. Nike czy Adidas? Ej, rasista czy alkoholik? Być postrzegany. Alkoholik. No i więcej osoby chciały rasistą. To są też pytania. Czy wszystkich świętych. Rudy, co no to się zbagowały? To są tutaj, po tu se trzeba poplikać. Być sobą czy udawać kogoś innego? No być sobą, no kurwa, po co udawać? Zupa była. Relacje, mieć dobrego podwładnego. Czy mieć sympatycznego szefa? No to i to fajne, no to co za różnica? Królik Bugs czy Tom i Jerry? Tom i Jerry. Tom i Jerry częściej oglądałem chyba. Bo wiesz, że dzieci myślę, że nie pamiętają kurwa, co to jest w ogóle. Pamiętają, oglądają to. Ale są jakieś nowe? Nie ma chyba. Paluszki czy orzeszki? Orzeszki. Orzeszki. No nad November, nie można jeść. Dobra, tego. Dalej. Kurwa, jak ty to... To pierdalasz to. Czekolada. Mieć na imię Helga, czy wyglądać jak muminek? Helga. Wyglądać jak muminek, śmieszne by było. Wojna i bogactwo. Zapobiec wojnie światowej, wygrać 5 milionów złotych. Kurwa, nie wiem. Po co mi 5 milionów złotych, jak była wojna światowa? No właśnie. Zajebany bym został. Rosół czy pomidorowa? Pomidorowa. Więcej smaku ma. Rosół jest taki kurwa tłusty. I rzadziej jest niedobra, a rosół często mi się zdarzało jeść niedobry. No i trzeba było go zawsze przyprawić. Kończyć SMS z zwrotami typu haha, papa czy lol. Kończyć SMS-a emotikonką. Emotikonką. Ja chyba za dużo emotikonek wpierdalam, szczerze mówiąc, jak piszę. Tak, a właśnie ostatnio w ogóle prawie. Ani polskich znaków też nie piszę. Grać 5 milionów złotych, czy wygrać 5 tysięcy złotych miesięcznej pensji? To może być i co miesięczna pensja. KFC czy McDonald's? McDonald's. Tosty czy sandwich? Aha, bo sandwich, to chodzi o to, że tosty to jest to ten, a sandwich tak. To jest ten. No, sandwicha można zrobić tak, z czekolaka, smaka free. A jaki był najlepszy na tost, który robiliśmy z tej serii? Jaki był najlepszy tost? Pamiętam, że chwaliliśmy z mambą bardzo. To był na słodko, a na słono
To był dobry. No był ten szakalaka dobry z serem na przykład i tym. No, szakalaka smak Afryki. A na słodko wiem, że najlepszy był z mambą. To lody czy hamburgery? No to zależy czy słodko czy słono, ale mogą sobie być hamburgery. Sylwetka. A, to jest to. Nie pić czy nie palić. Podobanie się i innym. Mieć 1-2 dzieci, mieć więcej niż 2 dzieci. Może być 1-2, po co więcej. Nie pić alkoholu, nie palić papierosów. Nie palić petów. No, chyba lepiej by było. Dać numer telefonu nieznajomej sobie, spotkać się z nieznajomą osobą. Ja pierdolę. A po co numer? Po co to wtedy? I to w ogóle? Ale po co numer wtedy, co bym pisał, kurwa, SMS-y? Może być spotkać. Oglądać telewizję zbyt cicho, zbyt głośno. Ja zawsze zbyt głośno. Ja głośno zawsze oglądam. Dosyć żywutka. Mentosa, wciągać nosem pokruszonego mentosa, ciągnąć nosem 50 litrów wódki. Nie, no mentosa bym wolał. Mentosa, fajnie by odświeżyło nos. W ogóle płyn nosem jest okropny. To jak czasem przypadkiem naleci na przykład. Zapłacić za zakupy, szukając dokładnej kwoty, wyjąć banknot i otrzymać garść monet jako reszta. Pewnie bym wyjął banknot. Dokładną kwotę pewnie bym chciał. Żeby nie dostawać tych gówna. Lech Poznań czy Legia Warszawa? Ja pierdolę. Nie mieszkałem nigdy w Poznaniu. Ja też nie. Ani w Warszawie mieszkałem. Biedronka czy Lidl? Biedronka. Chociaż Lidl ma lepsze rzeczy. Więcej jest Biedronek, ale w Lidlu są fajniejsze. Ale częściej chodziłem do... W Lidlu są ciekawe rzeczy, zwłaszcza te pilosy, pamiętasz? W Lidlu są ciekawe właśnie. No, zaskakuje nas tutaj Lidl. Zsiadłem mleko czy kwaśny sok? Kwaśny sok. Ale jak kwaśny, że przeterminowany, czy... Że po prostu, nie, no, kwaśny. Kwaśny. Po prostu. No to kwaśny. Co wolisz spróbować? Soczuś tam komentarze Matrix napisał. Soczuś. Soczuś dwukrzyknik. Bigos z galaretką truskawkową czy mięsny jesz? Mięsny jesz. No. Dzień czy noc? Noc. No chyba noc. To już było z tą zniżką. Ja mam już Korwin Mikke. Spać na boku, na boku czy na plecach? Na brzuchu, pleca, boku. Na boku. Na boku. Nienawidzę spać na brzuchu. Ale piszą te Julka, cały czas te komentarze tam palą. Ja pierdolę. Nienawidzę spać. Ja też po prostu nie umiem tak zasnąć. A tak to na boku, chociaż na plecach też idę spać. Dobranoc. Dobranoc. Gdzieś się przenocować, w luksusowym domku, w górach czy w pałacu prezydenckim? No w luksusowym domku, zamiast pałacu prezydenckim. Mieć 1 000 000 złotych i nie mieć rodziny, mieć wspaniałą rodzinę i być biednym? Kurwa, nie wiem. Może sobie być rodzina. Skok ze spadochronem czy bungee? No teraz też na bungee. No. Kłamstwo czy prawda? Siatkówka czy piłka nożna? Skłamać, by kogoś nie obrazić, powiedzieć prawdę i urazić. No kurwa, prawdę. Prawdę, no. Trzeba mówić prawdę. Myśl komplement czy otrzymać? Powiedzieć. Bo mam wyjebane, jak otrzymam. Aha. Ryba czy mięso? Mięso. A ryba to też mięso przecież, kurwa. No, właśnie, ale chyba mięso. Pokaż komentarze. Ryba to też mięso. I wege. Nie lubię ryby. No chyba, że wędzoną. Ryba, ochyda, mięso, zależy jakie, bo w zupie nie. Ale oni komentarze piszą zajebiste. Nutella czy smalec? Smalec. Nie, no kurwa, Nutella, no wiadomo. Siatkówka czy piłka nożna? Siatkówka, jak grać to siatkówka. No jak grać to siatkówka. Pokaż komentarze. Teraz chodzę na siatkę, ja uwielbiam. Te emotki piłki. Dawno tej stronce mi nie było, pisałem Milka. I teraz sądzę, że noga zdecydowanie. O, tu się fajne się wylosowały. Klotę z surówką czy z frytkami? No, z frytkami. Z frytkami. Mieć szlaban to już było. Móc się teleportować tylko w miejsca, w których byłeś. Móc się teleportować tylko w miejsca, w których nie byłeś. W których byłeś. No bardziej by to było przydatne. No, o, teleportacja była w ogóle OP. No, jeśli by działała. Brać kąpać się w wannie, czy brać prysznic? No, brać prysznic. Wcześniej pójść spać, czy wcześniej wstać?
Ale to się równa te. To jest to samo przecież. To jest właśnie. To bym wcześniej wolał pójść spać, bo jakbym wcześniej wstał bez tego, to bym był niewyspany. To jest to samo, no napisali. O, kiełbasa z grilla. Matematyka czy chemia? Chemia. Ale komentarze tam dawało na 7. Chemia, matma, nic XT, chemia, matma, matematyka. Być sławnym za życia na ziemi, być sławnym po śmierci. Za życia, po chuj mi, co mi to obchodzi po śmierci. Komentarze też są. Co mnie to będzie obchodzić, to jest głupie. Lubię to. Kiełbaski z ketchupem czy z musztardą? Kurwa, ciężkie się nazywało. Jem z tymi tym, ale jeżeli miałbym jedno, to z ketchupem chyba. No, ketchupem. Wolał. Twój najlepszy przyjaciel jest twoją koleżanką? Arek. W poniedziałek idziemy do zakątka. No. Jest otwarty. Jest otwarty. No. Kiełbaskę chcę zjeść na kolację. Tam jest kiełbaska, idziemy tam. Mm. Fuj, idziemy tam. Jak jest otwarte już, to pewnie. Ja sprawdzam, czy jest otwarty w poniedziałek. Nie, na pewno, no jest po majówce już, no to musieli to otworzyć. Ale czy jest tygodniu otwarty? A. No to wtedy nie. Co na balkonie zrobimy? Jest i jest do 22, a w piątek jest do 23. Ja może, kurwa, ej, po co ja mam dzisiaj gotować obiad? Jak mogę pójść do zakątka. No. Właśnie. Czy mogę tam zamówić i on koleś mi zrobi, ja sobie wezmę do domu. Mogę zadzwonić do niego w ogóle. No właśnie. Siema, z tego nawet nie robią długo tam, chyba aż tak. Jak ja tam przyszedłem, to nie robili tak długo. Nie wiem. Jest to numer telefonu? Jest. Ja pierdolę, ale to będzie pyszne, ja to robię dzisiaj. Twój najlepszy przyjaciel jest swoją koleżanką, twój najlepszy przyjaciel jest gejem. I fajny komentarz Magda napisała, dwukropek D, gej głupek i ciota, dwukropek D. Koleżanka co? Normalna i spoko. Pokaż. Wolę chłopaków jako kumple i przyjaciele, ale nie geje. Aha, zostawmy to bez komentarza. To bez komentarza, Mary. A co to jest? Twój najlepszy przyjaciel twoją przyjaciółką? Ja pierdolę. Piątek czy poniedziałek? No piątek, kurwa, no a co? 90% wiedziałem. Tańczyć czy podpierać ścianę? Nie, tańczyć. Jedno i chuj. Smartfon do 4 cali czy powyżej? No powyżej. 4 mały. Hamburger czy hot dog? O, trudne. Chyba hamburger. Bo hot doga się, chociaż hot doga się rzadziej je, więc jest większa ochota na niego na przykład. Ale się go rzadziej je. Modne ubranie, ale niewygodne. Przeciętne ubranie jest to bardzo wygodne. Pewnie, że wygodne bardzo. Chłopie, ja se w dresach popylam właśnie. Jest. Chłopie. Piraci z Karaibów czy Władca Pierścieni? Piraci z Karaibów lubiłem. Jeden chuj. Wolałem. Dobra widzowie, dziękujemy wam za dzisiaj. Siema. Siema. Smacznej kiełbaski.